To tworzy taką sytuację, która jest jak historia o złotej rybce. Co byś zrobił człowieku? Jakie miałbyś życzenia? Żeby w Polsce było dobrze, tak? Żeby w Polsce panowała taka demokracja, w której uczestniczą wszyscy obywatele i wiedzą o tym, że uczestniczą. Ci obywatele, którzy dzisiaj są w konflikcie po dwóch politycznych stronach. Którzy mają taką konstytucję, innymi słowy, którą akceptują wszyscy. Tak? W którym nie ma takich problemów zapalnych, jakich jest dzisiaj bez liku i które powodują wciąż w Polsce konflikty groźne dla stabilności państwa i dla przetrwania każdej władzy. I otóż mnie osobiście i nas, obywateli RP, dosyć mocno niepokoi ten fakt, że po 4 latach rządów PiS właściwie nikt nie wyartykułował takiego pytania i go w dalszym ciągu nie zadaje w kontekście kampanii prezydenckiej, a wydaje nam się, że to jest właśnie taka sytuacja, że takich kilka kluczowych zagadnień, co do których odważny człowiek decyduje się zainicjować głęboką reformę państwa i pyta obywateli o zdania, na przykład w referendum, może odmienić oblicze tej ziemi.